Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. I tym razem chciałabym omówić horoskop dla wagi na miesiąc czerwiec roku 2018. Postaram się każdą sferę życia tutaj dla Was powyciągać. Najbardziej konkretnie rzeczowo, jak tylko potrafię porozmawiać do Was. I pamiętajcie też o tym, że ruszyła nowa seria jak horoskopy miłosne i w tamtych horoskopach miłosnych macie podpowiedzi, wskazówki, co możecie dla siebie zrobić, aby ta sfera była dla Was jakby korzystniejsza, żebyście mogli się cieszyć jej pełnią szczęścia. Tutaj w tych horoskopach zobaczymy, co będzie się chciało dziać w sferze również tej emocjonalnej, finansowo-zawodowej i zdrowotnej. Zobaczymy, jakie dodatkowe, być może te same informacje się Wam ukażą, bo w niektórych horoskopach są dosłownie niemalże identyczne, a w niektórych trochę się różnią z jakiegoś powodu. No dobrze, no to dla tych, którzy mnie nie znają, ja jestem tarocistką Agiatis. Pracuję przy pomocy kart tarota. To one są moją tutaj dominującą sferą, czy też historią dywinacyjną. To poprzez ich energię do Was mówię, czytam karty i wskazuję Wam możliwą drogę. Również wspieram się w prognozach numerologią i karty anielskie nie są mi obce i w dniu dzisiejszym również karty anielskie wezmą udział. Na końcu wyciągnę dla Was przesłanie anielskie na ten miesiąc. Dla osób, które są tutaj pierwszy raz, tutaj znajdziecie nie tylko horoskopy, znajdziecie również naukę tarota, recenzję niektórych kart, również znajdziecie numerologię, opisy Waszej drogi życia plus klucz wcielenia. Niektóre są rozdzielone pomiędzy kobietą a mężczyzną, bo są różnice, ale również seria Wasze pytania, moje odpowiedzi, poprzez którą Wy uzyskujecie odpowiedź w formie wideo na YouTube, wysyłając SMS-y. Jak to zrobić? Co zrobić? Na dole macie w opisie filmu wszystko. Zerknijcie również sobie na jeden filmik Wasze pytania, moje odpowiedzi z tej serii, z tej playlisty. Tam na samym początku, zwłaszcza w ostatnich chyba 10, też omawiam, jak to zrobić. W razie problemów proszę o komentarz. Jeśli nie ja, to ktoś z naszej fajnej ekipy tutaj Wam pomoże. No to co? Zaczynamy. Włączymy kamerkę, bo wiem, że lubicie zerkać na karty, zwłaszcza te osoby, które się uczą. Waga i czerwiec. Na co powinna waga w miesiącu czerwcu zwrócić uwagę? Waga, miesiąc czerwiec. Waga, miesiąc czerwiec. Na co waga powinna zwrócić uwagę w miesiącu czerwcu? Waga, na co powinna zwrócić uwagę w miesiącu czerwcu? Waga. Na co waga powinna zwrócić uwagę w miesiącu czerwcu? Waga. I czerwiec, pierwsza karta. Idziemy tutaj dalej. Dobra. I teraz tak, pierwsza karta definiuje mi rozkład. Karta wiadomości, albo czekacie na jakieś wiadomości, bądź przyjdą do Was wiadomości. Wiadomości, które będą powodowały to, że musicie dokonywać dla Was ważnych, istotnych wyborów. Osoby, które idą w inwestycje te finansowo-zawodowe, będziecie mieli trudny orzech do zgryzienia, ale tak naprawdę coś się zakończy, by się zadziała historia nowa. To są wiadomości dotyczące albo podstawy firmy, albo domu. Będziecie wybierali, pozostaniecie tak jakby postawieni przed faktem wyboru i będziecie jakby tutaj bardzo ciężko myśleli nad tym, w którą stronę podążać. Pamiętajcie o tym, że nie możecie zbyt długo zwlekać, bo jak będziecie zbyt długo zwlekać, to jakaś szansa może Wam uciec. Jeżeli już ta sfera zawodowo-finansowa się tutaj na pierwszą rzuciła,
to też ją omówimy. To jest w pierwszych dwóch tygodniach czerwca i później kolejne dwa tygodnie czerwca mam pokazany dobry zbieg jakby zdarzeń, osób odpowiednich spotkanych, które zmieniają historie zawodowe z możliwą szansą na poprawienie jakości tutaj zawodowej, ale pod tytułem poprawa kwalifikacji, jakieś szkolenia, wagi, które gdzieś tam noszą się z zamiarem, z jakimiś szkoleniami, kursami, idźcie w tym kierunku jak najbardziej. Mam też pokazane, że dzięki temu kursowi możecie poznać kogoś wartościowego, z kim będziecie później możliwie nawet utrzymywali dłuższy kontakt. I powiem Wam, że coś jest na rzeczy, ja kiedyś miałam przyjemność brać udział też w kursie takim początkującym ABC małej firmy i tam poznała się para i dzisiaj są małżeństwem, zatem wszystko jest możliwe, moi drodzy. Zatem też tutaj jest coś takiego jakby pokazane, może tutaj nie widzę małżeństwa, ale wartościowe kontakty, kogoś, na kim będziecie mogli jak najbardziej polegać. Osoby spod znaku wagi, które próbują szczęścia w historiach losowych, raczej w zdrapkach, możecie w tym kierunku podążać, bo ten czerwiec może być dla Was szczęśliwym w tejże sferze. Pamiętajcie, nie przeciągajcie niczego na później, nie przekładajcie, bo mógł Wam szansę uciec. W kwestiach emocjonalnych, no właśnie, tu są jakieś wybory, jest kwestia jakiejś walki, przepychania się emocjonalnej. Mam też pokazane, że tutaj jest walka, ale też tak jakbyście nie dawali sobie szans, jakbyście w przedbiegach rezygnowali, jakbyście nie wiedzieli, czy możecie starać się o to uczucie. Mężczyźni bardzo często mają takie historie, które nie idą w kierunku kobiety, bo uważają, że za wysokie progi jak na jego nogi, a kobiety tak jakby nie czuły się na tyle atrakcyjne w stosunku do tego, że on nawet na mnie na pewno nie zwróci uwagi. Nic nie ma na pewno. Możecie śmiało podążać do przodu. Każdy ma w sobie wartości takie, które zainteresują odpowiednią dla Was osobę. Jeżeli jesteście w relacjach, moi drodzy, o które musicie się ciągle starać, on się nie odzywa, nie pisze, znika, to też jest dla Was jakiś tam sygnał, że ta osoba nie wykazuje zainteresowania na tyle dużego, że ta osoba być może nie jest po prostu dla Was. I z drugą strony rzecz jasna to samo. Także w kwestiach emocjonalnych tutaj karty pokazują to, żebyście pewne sfery jakby zakończyli, żebyście zostawili tą przeszłość za sobą, żeby ta przyszłość mogła być na dłużej i cieszyć się radością emocjonalną. Wyjdźcie do ludzi przede wszystkim, wyjdźcie do ludzi w tejże kwestii. I teraz tak, możliwe nowe uczucie, gdy skończycie z tymi historiami, bo tu jest nowe uczucie, jak najbardziej. Uczucie, które może być Wam przeznaczone. Zatem, moi drodzy, idźcie w tym kierunku. Osoby, które są jakby w małżeństwach, które są w relacjach, idźcie do ludzi, wyjedźcie gdzieś. To Wam da zupełnie jakby odwróci patrzenie na Was. Wyrwijcie się z monotonii, z rutyny, żeby to Wam też nie zaszkodziło. Zatem taka jest historia. Mam też pokazane, że panie mogą w jakiś tam sposób odnaleźć tutaj osobę, która będzie nam przyjacielem. Nie jest to może jakby szczęśliwość związkowa, ale kogoś, na kim będziecie się mogły oprzeć. Zwłaszcza kobiety, które są samotne, ale samotne z tytułu wdowieństwa, bo tutaj karty pokazują, że ja jestem sama, nie do końca chcę jakby być może wchodzić jeszcze w relacje, ale potrzebowałabym ramienia męskiego. No czasem potrzebujemy wsparcia, pomocy, czasem nie wiem, gwoździa przybić i tak dalej. Ja nie mówię, że kobiety nie potrafią to zrobić, bo potrafią, ale no jeśli jest wsparcie męskie, to też jest inna atmosfera, tak? Kwestie zdrowotne. Bardzo proszę, drogie wagi, zwróćcie uwagę na układ moczowy, nerki, bo mi się tutaj pokazuje, oczy, uszy, zatoki, ale również układ odpornościowy jest w drugiej części jakby czerwca pokazany jako taki kulejący, zatem warto na tę historię tutaj
reagować, przeciwdziałać, zwrócić uwagę. Teraz tak, ogólny zarys, sąd ostateczny. Sąd ostateczny mówi o czym? O tym, że należy oczyścić siebie, pozostawić stare, wleczące się za Wami historie, czy to zawodowe, czy to związkowe, jest potrzebne oczyszczenie. A z tego, co powoduje, że czujemy się brudni, czujemy się nie w porządku wobec siebie, to jest bardzo istotna karta mówiąca o tych historiach. Jakie jest przesłanie na miesiąc czerwiec dla wagi z kart anielskich? Przesłanie na miesiąc czerwiec z kart anielskich dla wagi. Przesłanie. Przygoda, no tutaj jest karta pokazana. Życie to przygoda, bądź gotowy na niespodziewane i wykorzystuj wszelkie nadarzające się okazje. Anielska mądrość radzi, byś uwolnił się od wszystkich przyzwyczajeń i rutyny. No popatrzcie, jakie te karty zgodne anielskie są z tarotem. W jakich utknąłeś, spróbuj czegoś innego i traktuj życie jak cud. Jeśli droga przed Tobą wydaje Ci się ciemna, czyń tak, jakbyś odkrywał jakieś ciemne miejsce. Poproś anioły, by oświetliły Ci drogę. Wypatruj znaków i sygnałów, które powiedzą Ci, dokąd i w jaki sposób iść. Pełen ekscytacji, odwagi odkrywaj nieznane. Te cechy przyciągają pieniądze i sukces zawodowy, a także dodają smaku w związku. Anioły inspirują Cię, byś szedł naprzód z oczekiwaniem i nadzieją. I afirmacja dla Was, drogie wagi, na miesiąc czerwiec roku 2018. Ochoczo stawiam czoło życiowym przygodom. I z takim oto przesłaniem Was, moi drodzy, pozostawię. Zatem ja się będę z Wami żegnała. Oczywiście z tego miejsca chciałabym Was tutaj zaprosić na mojego Instagrama. Tam w Insta Stories bardzo często możecie zobaczyć kulisy pewnych tutaj filmów. Wcześniej pokazuję, co się renderuje, co się zaraz pojawi. Jeżeli byście chcieli jeszcze coś widzieć na Insta Story, być może więcej rzeczy od kuchni tutaj z mojej strony, to też dajcie mi znać, bo nie chciałam Was zamęczać moim życiem, bo to nie są vlogi, tylko kanał stricte taratowy, ale jeżeli byście chcieli również w tym kierunku podążać, dajcie znać, coś tam na pewno ciekawego, a postaram się Wam pokazać. Zachęcam do subskrypcji, żaden film Was nie ominie, do naciśnięcia dzwoneczka, wtedy dostajecie powiadomienia o tym, że pojawi się na przykład live, o tym, że jest już właśnie nowy horoskop tutaj do Waszej dyspozycji, wtedy nie musicie tego szukać. Zatem ja Wam dziękuję, całuję i pa, pa!